Cześć, z tej strony Gost Tomasz i witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić ciekawą grę ze stajni Animoca Brands. Animoca Brands chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo jest to kombajn, który ostatnio robi mega wyniki i po prostu firma, która co nie wydaje, to po prostu staje się perełką. Choćby ich najnowsze dzieła, tak jak Formuła 1, zrobili Rift Token dla Formuły 1 Delta Time, zrobili Sanda dla Sandboxa, także wiecie, mają ten. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o grze Crazy Defense Heroes, bo na tym chcę się skupić. Uważam, że gra, jeżeli wypali, a wszystko na to wskazuje, że tak będzie, to po prostu będzie kolejny strzał w dziesiątkę tej firmy. Także może nie przedłużając, przejdźmy może do strony Crazy Defense. Także jak widzicie, strona jest dopiero w początkach, w powijakach, bo tak naprawdę jesteśmy na samym początku gry. Gra wystartowała, znaczy gra jest ciągiem Crazy Kings, które było na iOS-ie i po prostu teraz będzie tak zwany rebranding tej gry Crazy Defense Heroes. Co to jest za gra? Jest to gra karciana, gdzie po prostu zdobywamy karty, które możemy upgrade'ować i po prostu tymi kartami nie pozwalamy falom przeciwników dojść do naszej bazy. Musimy bronić tak swojej bazy. Na końcu filmu pokażę gameplay, jak wygląda ta gra. Co jest ciekawego w tej grze? To, że znaczy co ciekawe, co mnie skłoniło do tej gry? Skłoniło mnie Token Tower, który, jak wiecie, jest stworzony specjalnie do tej gry. Jak widzicie, na jego cena jest na tą chwilę 0,02 dolara. Oczywiście to jest dopiero początek, bo jak widzicie, dopiero 30 dni jest listowany na CoinGecko. Tak naprawdę dopiero jest bardzo mała ilość w obiegu tych tokenów. Total supply będzie 10 miliardów tokenów. Na tą chwilę można zdobywać. Za chwilę opowiem. Kupić to można na Uniswapie. O, jak już widzicie, jest na giełdzie MXC i na Biliaksy. Także no, powoli dochodzą te giełdy, bo jeszcze niedawno było tylko Uniswap. Ale ja nie zamierzam tego kupować. Zamierzam to zdobywać w grze. Zaraz powiem, na jakiej zasadzie ma to się odbywać. Także może przejdźmy, co oni chcą zrobić z tą grą. Co mnie zainteresowało ogólnie w tej grze, to z jakim podejściem Animoca Brands chce podejść do tej gry. Czyli chce połączyć free to play z grą na blockchainie. I tutaj jest fajny artykuł z 15 lutego. Nie będę go tutaj przytaczał całego, ale uważam, że po prostu to, co oni chcą zrobić, jeżeli im to wyjdzie, a uważam, że wyjdzie, no to po prostu będzie strzałem w dziesiątkę, bo po prostu tak jak tu fajnie opisali, że gry free to play są założenia inflacyjne, czyli polegają na wzroście bazy graczy i aktywności prowadzą do zmniejszenia niedoboru i wartości aktywów w grze. Kiedy gracz otrzyma nagrodę w standardowej grze free to play, wartość, którą otrzymuje, jest tworzona ex nihilo. Na przykład zabijasz 10 szczurów i dostajesz w nagrodę złoto i miksturę poziomu pierwszego, która gra generuje z niczego w razie potrzeby. Z każdym razem, gdy ktoś osiągnie cel zabicia 10 szczurów, więcej złota i więcej miksur jest automatycznie dodawane do ekonomii gry, skutecznie bez ograniczeń. Tak, żeby, no wiadomo, no,
Jeżeli ktoś grał w free to play, no to wiadomo, że to trzeba expić i po prostu ten. Natomiast z drugiej strony gry blockchain są w stanie ograniczyć tą inflację, ponieważ podaż zasobów gier może być z góry zdefiniowana i kontrolowana. Na przykład nasza gra Formuła 1 Delta Time używa zmiennego tokenu REF ERC20 jako waluty, która ma ograniczoną podaż i ujawniony harmonogram określający ilość tokenów może wydać w czasie. I jak oni chcą to połączyć? No po prostu jest tu fajnie to opisane, że jednym z naszych celów Animoca Brands jest wyciągnięcie zwykłych graczy w gry typu blockchain. Do tej pory sposobem, w jaki to robiliśmy, było przeprojektowanie istniejącej gry free to play i ekonomii na blockchain. Najlepszym tego przykładem jest seria gry mobilnym Sandbox na Androida i iOS. Widzicie, już jakieś tam pojęcie mają. No tutaj nie będę przytaczał całego tego, ale takim właśnie bodźcem, dlaczego, jak to ma połączyć, to mają być karty NFT. Czyli zaczynając grę w Crazy Dreams Heroes, nie ponosimy żadnych kosztów, bo gra jest całkowicie za darmo. Ale jeżeli chcemy mieć jakieś tam większe zyski, wydawane są karty NFT, które już można zakupić na OpenSea. Jak widać, ceny są no, niekiedy kosmiczne. 3 etery, 0,9 etera. Oczywiście te karty nie będą służyć do walki w grze. Czyli po prostu tych kart NFT nie użyjemy do gry i nie będziemy mieli przewagi nad graczami, którzy nie zakupili tych kart. Dlatego to już jest dla mnie mega plus tej gry. Tutaj będzie to fajnie wytłumaczone w ich FAQ, że właśnie, że NFT są przedmiotami kolekcjonerskimi i nie można ich używać, oglądać ani sprzedawać w grze. Posiadanie kart jest niezależne od doświadczenia w grze i nie wpływa na rozgrywkę. Poza dodatkowymi klejnotami, które zdobędziesz kupując skrzynię NFT. Czyli zakupując kartę NFT na OpenSea, oprócz karty otrzymasz dodatkowe diamenty, które możesz kupić tam w sklepie w grze, ale tak jak widzicie, kupując kartę NFT będziemy dostawać tych klejnotów więcej, kupując karty, niż kupując same diamenty w grze za waluty. Więc tak oni chcą to na tą chwilę rozwiązać. Oczywiście NFT będą miały jeszcze jakąś ten. Tutaj opisują, że właśnie tokenami NFT gracze będą używać tego tokena, aby kupować kolekcjonerskie NFT, które odpowiadają przedmiotom grze. NFT będą miały określone funkcje w istniejących grach oraz nowej grze. Czyli no, jeszcze tego nie ma konkretnego zastosowania, ale wraz z rozwojem gry będą na pewno dodatkowe informacje, bo tak naprawdę tych informacji jest na razie garstka. Ja po prostu w tym filmie chciałem zebrać te informacje, które na tą chwilę znalazłem i po prostu no, jesteśmy na samym początku gry. Ta gra jest naprawdę na samym początku rozgrywki, więc no, to jest najlepszy moment, żeby dołączyć do tej gry. Tutaj, jak widzicie, można będzie stake'ować, czyli bicie NFT. Właściciele tokena będą mogli bić NFT odpowiadającym kartom w grze. Gracze będą mogli handlować NFT. Czyli będzie można prawdopodobnie stake'ować te karty. Oczywiście, jak to się rozwiąże, to będzie wszystko wraz z rozwojem gry informacje. No i oczywiście będziemy zdobywać ten token Tower, tak? Czyli o, tak jak tutaj właściciele tokenów będą mogli w pełni uczestniczyć w zarządzaniu franczyzną Crazy Kings. W tym składać propozycje dotyczące kierunku gier i głosować nad propozycjami. Crazy Kings to jest ta gra
na iOS-a, a Crazy Dolphins Heroes to jest ten Skewer, czyli po prostu połączenie tych dwóch gier, znaczy stworzyło tak jakby nową grę. Dlatego tu będzie można jeszcze, ktoś, jeżeli grał w Crazy Kings, będzie mógł te tokeny Tower wykorzystywać w tamtej grze. No jak widzicie, właściciele tokenów będą mogli nimi handlować, kupując i sprzedawać, prawa do wpływania na rozwój serii gier, a nawet uczestniczyć w inicjatywach finansowania rozproszonego DeFi. Także naprawdę warto przeczytać sobie ten cały artykuł, bo tutaj to, co oni tutaj opisali, to po prostu mi po prostu głowę rozwaliło. No naprawdę. Eksperyment połączenia free-to-play i blockchain po prostu, no to może się udać. A z tego, co Animoca Brands się bierze, to po prostu w większości to wypala. Więc trzymam kciuki za tym. No jak widzicie, już był pierwszy turniej w grze. Między 16 a 21 marca można było do rozdania 456 tysięcy tokenów Tower o wartości 10 tysięcy dolarów. I jak widzicie, pierwszych 40 osób dostało rozdane te towery. Także no już osoby grające w ten otrzymały te towery. Ale jak zdobyć te towery? No, na tą chwilę jest aktualizacja najnowsza. Od 8 kwietnia do końca kwietnia, jak zdobyć tokeny Tower. Co jest najfajniejsze, wystarczy grać w grę i zdobyć minimum 20, co najmniej 25 tysięcy punktów doświadczenia w samym kwietniu. I osoby, które zdobędą 25 tysięcy punktów doświadczenia, otrzymają. Podzielą pulę nagród w wysokości 300 tysięcy tokenów Tower. Nie jest wymagane żadne dalsze działanie z Twojej strony, po prostu zagraj w Crazy Defense Heroes, a Twoja aktywność będzie śledzona pod kątem przyszłych uprawnień do tokenów Tower. I tutaj jest bardzo ważne, że jeżeli ktoś już miał 25 tysięcy punktów doświadczenia, no to nie zalicza się. Musisz w ciągu od 8 kwietnia, znaczy w ciągu całego kwietnia zdobyć 25 tysięcy punktów doświadczenia. I tutaj jest bardzo fajnie wytłumaczone. Tutaj jak macie level 40, jeżeli na przykład rozpocząłeś kwiecień z 27 tysięcy, no to musisz zdobyć te 20, musisz koniec miesiąca zakończyć z 52 tysiącami punktów doświadczenia, aby otrzymać ten tower, tak? Na tą chwilę nie można zobaczyć, ile się zdobyło, tak? Tylko można właśnie sobie levelami tak zobaczyć. O, tak jak tutaj macie level 40, czyli po prostu jeżeli zaczęliście, tak? Jeżeli nie zaczęliście, to po prostu musicie sobie kontrolować to w levelach. A jeżeli zaczęliście, to po prostu zobaczcie sobie tego i po prostu 20. To nie jest trudne, to jest około 40 bitw. Myślę, że to jest w ciągu jednego dnia do zrobienia. Ja z tego, co już wyliczyłem, mam ponad 100 tysięcy punktów doświadczenia w tym miesiącu, więc zdobyłem to naprawdę na miękko, więc nie ma żadnej jakiejś trudności. I teraz tak, tutaj fajnie obiecują, że osoby, które jeszcze grały od 16 lutego do 31 marca i też zdobyły 25 tysięcy punktów, też będą mogli się ubiegać o te 300 tysięcy, wiesz, więc jeżeli ktoś wcześniej zagrał i wiadomo, że zdobył, no to też może ubiegać się o to, więc to jest bardzo fajny kierunek dla graczy, którzy grali wcześniej i wspierali grę, zanim jeszcze Tower nie był rozdzielany, no bo to świadczy o nich, że no, traktują wszystkich graczy, a nie tylko tych, którzy na tą chwilę zaczną grać, a ci, co grali wcześniej, po prostu przestali w to grać.
No, zawsze mogą wrócić do gry, jeżeli dowiedzą się, że takie coś będzie rozdawane. Ten tower, jak widzicie, będzie, oni cały czas pracują. Będzie osobna taka liczba żetonów wieżowca zdobytych w grze, nie jest wyświetlana w grze i nie ma planów dodania tej funkcji w tej grze. Natomiast Tower będzie śledzony zewnętrznie w grze, czyli prawdopodobnie stworzą jakąś podstronę, interfejs, który będzie pokazywał nam, ile zdobyliśmy tych towerów. I tak jak tutaj pracują nad funkcją umożliwienia logowania i synchronizacji portfela Ethereum z kontem gry. Czyli prawdopodobnie z MetaMaska będzie można to zobaczyć. No jak widzicie, no to jest sam początek gry. Tutaj jeszcze oni tutaj mówią o rzeczach, których jeszcze nie ma i które dopiero będą w grze, więc tak naprawdę no, na tą chwilę wystarczy tylko grać, tak? I naprawdę można się bardzo mile zaskoczyć, jak dostaniemy te towery. Oczywiście, granie to bardzo fajna, przyjemna rozgrywka, bo powiem wam, ja tak się wkręciłem w tą grę, po prostu jest tak świetnie zrobiona, jest tak wkręcająca. Te karty są. No po prostu tam jest tyle możliwości układania tych. Oczywiście pierwsze tam trzy światy się przechodzi tak, że, ale ta gra jest łatwa, tak? Ale jak już się dochodzi do dalszych etapów, to naprawdę ona jest wymagająca, trzeba pomyśleć, więc naprawdę no gra wciąga. Wciąga niesamowicie. Oczywiście nie wciąga tak, że tracisz na to pół dnia, bo tam jest limit czasowy, że za każdą tam musicie zdobyć 6 punktów takiego jakby życia, które się odnawia co 10 minut jeden punkt, więc te punkty się tam zużywa, więc ja w tą grę gram 2 razy dziennie, rano, żeby zużyć wszystkie punkty i na wieczór, więc ale naprawdę wciąga niesamowicie. Także to by było na tyle może z całego tego. Jeszcze może wam pokażę. Tutaj mam mały, lekki gameplay, jeżeli mi się wgra, żeby pokazać wam po części, na czym polega ta gra. Naprawdę świetna animacja, naprawdę dopracowana jest niesamowicie gra. No jeżeli będę mógł na tym zarabiać tower, no to po prostu mega. No, tak oto wygląda ta gierka. Tutaj rozstawiamy swoje karty, które będziemy mieli do wyboru. Oczywiście są i chodzące, i stojące. I po prostu musimy bronić tej tutaj, żeby nie doszło. Tutaj mamy 10 życia, żeby zarobić te punkty. Z każdą kartą zwiększenia ten się pozbawić człowieka i naprawdę ja już wygrałem jedną kartę legendarną z 4 kwiatkami, czyli z 3 kwiatkami, czyli 7 kart upgrade'ować. Naprawdę gra wciąga, jest niesamowita. Tak jak widzicie, tutaj macie fale, musicie tych fal przynieść dwie. No po prostu naprawdę chcecie wejść, zagrać i ocenić dla mnie gameplay. I po prostu ta gra sprawia mega radość i frajdę. A o to chyba chodzi, tak? Także zapraszam. Nie będę dalej tego komentował. Także to by było może na tyle. No, najważniejsze jest to, żeby zagrać do końca kwietnia i zdobyć te 25 tysięcy punktów. Zakwalifikujemy się wtedy do odebrania tego towera. Ile tego towera będzie? No to będzie zależy ile będzie graczy, tak? Bo te 300 tysięcy sztuk towera będzie podzielone wśród wszystkich uczestników gry, które w kwietniu osiągną 25 tysięcy dolarów. To by było może na tyle. Z
wstęp w kwestii wstępu do tej gry. Jeżeli będę następne jakieś informacje, na pewno dam na swoim kanale albo na grupach kryptoekipy. Oczywiście zapraszam na naszą grupę NFT, gdzie mamy trzech ambasadorów, mamy Damiana, mamy Piotra, mamy Nio. Oczywiście zapraszam też na kanał Damiana. On tu jest ekspertem od NFT gier, dlatego serdecznie zapraszam, polubcie, zasubskrybujcie jego kanał, bo naprawdę robi mega świetną robotę. I na grupie NFT na kryptoekipy naprawdę otrzymacie same mięcho i naprawdę pomoc od takich ludzi jak Damian. Także trzymajcie się, do następnego, dajcie łapkę, zostawcie jakiś komentarz i do następnego. Hej!